otworzysz w końcu te drzwi, późno się robi. Niedługo będą się zbierać. To był twój genialny pomysł, żeby obserwować miejscówkę przez 2 godziny. Robię co mogę. Nie mogliśmy tak po prostu wbić do środka, trzeba mieć jakiś plan, nie? Przynajmniej wiemy, gdzie są. Otwórz te jebane drzwi, słyszysz? Może ty chcesz spróbować. Tobie na pewno od razu się uda. No właśnie. Chyba już. Już. Dobra, widzimy się na dachu. Meldujcie się przez krótkofalówki. A właśnie, dach. Na pewno uda nam się przeskoczyć na sąsiedni budynek. To ładny kawałek. Wydaje ci się, no przynajmniej nam się na pewno uda. Ty możesz mieć gorzej, wielkoludzie. A, co ty nie powiesz, kutafonie. Okej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hotline Miami. Dzisiaj mamy nietypową misję na sam początek, ponieważ możemy sterować kilkoma postaciami. W sensie, najpierw będziemy niedźwiedziem, potem będziemy zebrą. I w sumie jest to dosyć wymagająca misja. Ale co ja zrobiłem? I teraz tak, na samym początku jesteśmy tym niedźwiedziem. Trochę mnie w sumie dziwi, że mu dali akurat taką moc, że wiecie, że ma te 2 karabiny. Bardziej moim zdaniem by pasowało do niego to, że jest po prostu silny. Wiecie, tak jak Tony. Okej. Okay. Tych mamy z głowy. Teraz tak. Niby mogę tutaj korzystać z tego, ale czy... Nigdy nie potrafiłem jakoś tak szczególnie się to wprawić. No dobra, teraz może tak. Tylko nie jestem do końca pewien, czy... Nie, dobra. To jest Murzyn, trzeba go zabić. W pierwszej kolejności w sumie nawet. Wiecie, potem przy walce wręcz tak naprawdę nie będziemy mieć żadnych szans. No nie! To jest to, co uwielbiam w tej grze. Okna, których się nie zauważa. Dobra. U góry są palanty. I tu też są palanty. Jeden. Drugi. Gdzie jest Murzyn? No gdzie on po... A! Chyba został ranny i zginął, to jest najbardziej prawdopodobne. Dobra, teraz musimy zastanowić, żeby nie popełnić tego samego błędu co wcześniej. Tylko wiesz, co jest najgorsze? Że oni nas i tak widzą. Na bank mnie widzą. I ty też? O, jak pięknie. Pięknie poszło combo. Dobra. Czy on mnie widzi? No to jest dobre pytanie, nie? Czy on mnie może zauważyć? Jak ja nienawidzę tego typu plansz. Nie wiesz, co cię czeka. No i kogoś zabiłem, nie wiem kogo. A masz! Dobra, to już przyznaję, trochę gorsza sytuacja. Już nie możemy się pochwalić swoimi umiejętnościami. Nie mamy swojej broni. Pieseł i rusek. Okej. Okay. Udało się wyczyścić teren. Zrobione, ruszam na górę. No i teraz jesteśmy Korej. Czyli taka powiedzmy... No, tamta postać ewidentnie była lepsza. Dobra. Chyba ty możesz w sumie do mnie podejść. Znaczy nie w tym sensie. Mówiąc, że możesz do mnie podejść, miałem trochę inny scenariusz. Tego co się... No i patrzcie. To było zupełnie losowe to co on zrobił. On nigdy tak nie robił. Ale tego dnia stwierdził, że będzie inaczej, nie? A masz.
No czemu nikt nie zwraca na mnie uwagi? Okej. Widzę, że większość broni, które dostaję, to są bronie na te dwa, na tak naprawdę dwa naboje, nie? Trochę mi się to nie podoba, ale cóż. Rozwalimy tę swoją łysą główkę. Teraz tak. Gdzie by tutaj zahaczyć? Tutaj już nikogo nie ma. Znaczy tam za, w sensie po stronie prawej. Więc ciebie będziemy mogli zabić. Nie ma oglądania. Abonamenty nie płaci się. Teraz tak. Ci mnie mogą zauważyć, jak będę stał przy tych szybach. Psy są najgorsze. Są chyba dwa psy, z tego co pamiętam. One bardzo łatwo się zawieszają, tak jak tamten. Ale to znaczy, że jeden jeszcze funkcjonuje całkiem dobrze. Okej. Jakaś, nie wiem, strzelba czy coś. Przydałoby się, nie? Myk. Okej, tych panów już nie ma. Pana Murzyna też już nie ma i teraz jeszcze ty. Dobra, tu nie ma okien. Jeszcze został jeden pies i ty. Przy czym pies się oczywiście musiał odwiesić, nie? A jeszcze ktoś tu jest. Dobra, i teraz bądź tu mądry. Co będzie da? Okej, ty masz baseballa. Ja po prostu nie wiem, kto jest na dole, nie? Czy on może, załóżmy, mnie na dystans zaatakować, czy nie? To jest właściwie niemożliwe do stwierdzenia przy tak dużej planszy. Tak, to będzie całkiem zabawne. Będzie całkiem zabawne. Ja ich nie widzę. Oni mnie jak najbardziej widzą. Tak, myślę, że... Co może pójść nie tak, prawda? O Jezus! To było niefortunne dosyć. Chyba skończyłem? Dlaczego skończyłem? Przecież to jest ona. Jak wam idzie? Ruszam na kolejne piętro. Widzimy się na dachu. Okej. O Jezu, teraz musimy się... Jesteśmy tobą. Tonym. A, no tak. Jak widzieliście, obezwładniłem tego Murzyna bez większego problemu. Tylko tutaj trzeba niestety sposobem, to nie jest... Jest ich dosyć sporo. Aj, no tak. No, rzeczywiście... Chodź. Dobrze. Teraz tak, to jest ich... O, czterech ich jest nawet. W tym jeden miał broń palną, nie? No, a nawet dwóch. Kurde! No przecież go uderzyłem. No ja pierdzie... Ich jest tutaj naprawdę za dużo. Czasami trudno jest nadążyć. Fajnie, że się zawiesiłeś. Schlebia mi to. No i patrzcie, spróbujcie przejść tędy, będąc świadomym tego, kto tutaj będzie na was czekać. Nie da rady, bo plansza jest za duża po prostu. Spieprzyliście planszę. Dobra, metoda prób i błędów. To był fart. To był czysty fart. Halo. Dobra. No i teraz najgorsze. Przychodzę sobie tędy. To jest ten typ ze strzelbą.
Okej. Ja patrzę. Jak ja mam go zabić? Wiesz, on stoi tutaj tak naprawdę. Jak go zabić? No i kurde! On jest za daleko, żebym mógł do niego dobiec. Halo, halo? Panowie, syfu się narobiło? No widzicie, przez to, że się zawiesił... Przez to, że koleś się zawiesił, ja tak naprawdę zginąłem. Ej, ty! Większość tych, którzy się tutaj znajdowali, w sumie już dawno przeszła, nie? Do ten. Znaczy w sensie tamtędy wyszła. Jeszcze ty zostałeś. No i znowu już jesteśmy w tej samej sytuacji. Ja nie wiem za bardzo, co mam tutaj zrobić. O! Kurde! Dobra, już wiem, co zrobić. Mogę go wyciągnąć stamtąd. W sensie wywabić. Dobra, ciśniemy tędy. Halo, halo. Panie Mr. T. Panie Kojak. Dobrze, już wiem, jak to zrobić mniej więcej. Nie mówię, że mi się oczywiście uda, ale... Wiem już mniej więcej, od czego zacząć. Czyli... Musiałbym coś takiego zrobić. O właśnie, tak. Dobra. Teraz tak, muszę wyczaić, co tutaj zrobić. Mamy ciebie. Halo, halo? To jest już trochę bardziej ryzykowne. Ale też da... No nie! Jeszcze tamci się musieli pojawić. No! Świetnie. No chodź tutaj. Janusze, wy... Może najpierw spróbujmy zrobić te gorsze rzeczy, a potem te lepsze, w sensie te łatwiejsze i przyjemniejsze, w cudzysłowie. Jak on się tam znalazł? Jak on się tam znalazł? Powiedzcie wy mi. Nie ma takiego bicia. No dobra, to było akurat po mojej myśli. Tylko teraz tak. Musiałbym się jakoś dostać do tej kuchni bez utraty życia. A patrzcie, co tam się odwala w ogóle. Ewentualnie, no nie wiem, no tamci nie mają broni palnej. Jeszcze ty. Tamci nie mają co prawda broni palnej, no ale też z drugiej strony nie mam tam wejścia. Chyba że. Jedyne w sumie, co mogę zrobić, to ich zwabić tutaj po części. No tylko tego, nie? Halo, halo? Nie wierzę, że przez tę szybę nie widziałeś, że reszta twoich kompanów leży zakrwawiona. I co ja mam teraz zrobić? Muszę jakoś wymyślić, żeby się przedostać przez tę szybę. Że jak ja tam podejdę, to nie mnie zabiją.
a nie mogę niczym rzucać. Okej. Dobrze. Okej, to się może udać. Jednego odepchnę drzwiami, a drugiego zabiję. Tak zrobimy. 3, 4. Jest! Udało się. U mnie chyba czysto. Chwila, co to było? Chyba coś słyszałem. O nie, nie lubię was. Znaczy... Oczywiście, że daje to satysfakcję. Mogę was tak... na części pierwsze pokroić. Ojej, główcia odpadła. Szkoda, szkoda, naprawdę szkoda. Ciekawe jest to, że oni strzelby nie słyszą. Ale już... No nie! Aczkolwiek nie ukrywam, że runda ta wydaje się najprostsza z tych wszystkich póki co. Mimo, że... W sensie, jakaś taka mała ta plansza. Mała ta lokacja, nie? Może przejdźmy się tędy. No, jak on mnie zauważył? No, dobra, teraz to mi nie robi. I ty. Szkoda, że przy tych wszystkich broni, które można było mieć, nie wznowiono. Znaczy, nie dano na powrót patelni z gorącą wodą. Tak, to było całkiem zabawne. No nie! Myślałem, że masz broń z tłumikiem. Okej, mamy dużą salę konferencyjną, full ludzi, jeden murzyn, jeden nożownik. Okej, nożownika możemy zabić. Ty się wykrwaw. No, jak oni się tu pojawili? To jest głupie. Ten. Piła łańcuchowa? Nie no, spoko, spoko. Nikt tego nie słyszy. Pistolet? Wszystkim odpierdala. Sorry, ale to taka... To tak mniej więcej wygląda, nie? Ja się cieszę, że ja się w znajdźki jeszcze tutaj nie muszę bawić. Ale bym się wtedy denerwował. Ciekawe też jest to, że murzyna nie mogę zabić piłą mechaniczną. Wiecie, nawet piła mechaniczna nie jest w stanie go powalić. Nie, musisz mieć kurde ten, nie? Pistolet. Przyjdą tutaj czy nie przyjdą? Ja mam czas, ja mogę poczekać. Okej, jeden zabity, drugi w ogóle nie zareagował. Ale co tam, nie? Dalej. A murzyn? Gdzie on jest? Gdzie on się podział? Jest i on.
Uff, jeszcze ty. Aha. Chwila, czegoś nie skumałem. Jeśli... A, dobra, czyli możesz jej jednak brać inne bronie. Spoko, cieszę się z tego powodu. Jeszcze zostało was trzech. Dobrze. Niech tak będzie. I... Ilu broń ma... Dobra, ty masz broń palną. Ty masz baseball. A ty będziesz martwy za chwilę. Może. Ja tam wolę nie ryzykować. Jestem w sumie... Już prawie wygrałem. O, udało się. A chwila, jednak wszystkimi nie sterujemy, bo nie mieliśmy... Nie, czy wszystkimi sterowaliśmy? Kurde. Nie no, wszyscy byli. Wszyscy byli, no dobra. Chodźmy na dach. To była długa misja. Znaczy wiecie, długa, niby cztery lokacje tylko, ale... Gdzie tu jest wejście na dach? Strzałeczko, może pomożesz mi odnaleźć to miejsce na dach? Wiem, że dach znajduje się tam, gdzie góra budynku, to znaczy w zależności od tego, z której strony patrzymy. Okej. Co może pójść nie tak, prawda? Dobra, jesteśmy na dachu. Jak leci, chłopaki? Halo? Jest tam kto? Chłopaki? Nie odpowiadają. Może krótkofalówka się spieprzyła? Chyba nie, wygląda w porządku. Wracamy sprawdzić, co jest grane? Chyba powinniśmy. Aż! Na co ty kurwa czekasz? Wygląda na to, że kolejni nasi bohaterowie stają się niegrywalni. I mówiąc staje się niegrywalni, nie mam na myśli tego, że trzeba ich odblokować. Wiecie, są ciemni wśród wszystkich tych jasnych postaci. No, tylko serio... Coś się stało. A co się stało, to wam wyjaśnię potem. Ponieważ i tak jeszcze wrócimy do tej rundy. Tak pośrednio. Okej, znowu jesteśmy detektywem Pardo. Ej... Nie powinno cię tu być, panujemy nad sytuacją. Czy to nie ty przypadkiem straciłeś głowę razem z kręgosłupem? No jasne, przyjmuję dowodzenie. Nie wolno ci. Tylko patrz. Patrzcie, to się nazywa prawdziwy skinsyn. No proszę, co my tu mamy? Maski, tak? Okej, to są nasi fani. Jest zebra... i niedźwiedź. Kolejna banda mścicieli, co? Nie strzelaj! Poddaję się! Kończę z tym gównem. Aresztuj mnie i miejmy to za sobą, dobra? Nie mam już siły. Ach tak, marzy ci się 15 minut sławy. Nie wydaje mi się. Wiesz, jak kończą takie zbiry jak ty? O, właśnie tak. Wszystko w porządku? Co tam się stało? Zaatakował mnie, musiałem go zabić. Inaczej byłoby po mnie. To jest to. Chyba zrobiłem swoje. Resztą zajmijcie się sami. Widzisz? Tak się to załatwia. Nie wiem jak wy. Ja widziałem ten jeden piksel, co mu drgał. On aż za bardzo chciał mnie zaatakować, nie? Trzeba było coś z tym zrobić, no nie można tak pozwolić, żeby sobie, wiecie, pozwalał na wszystko. Okej, znowu jesteśmy pisarzem. A. Tutaj jest pewien easter egg. Jest pewien easter egg, który... wam pokażę. Dzień dobry, skarbie. Nie chciałam cię budzić. Biorę Jimmy'ego do szkoły, zostawiłam ci śniadanie. Do zobaczenia wieczorem, ściskam Sharon. Jak zrobić ten easter egg? Macie tutaj taki telefon.
On nie dzwoni, ale możemy go odebrać. Masz jedną nową wiadomość. Halo, przeczytałem ogłoszenie w gazecie. Chyba mam informacje, które cię zainteresują. Miało być 200 dolców za informacje, tak? No to lepiej miej je przy sobie. Cały dzień siedzę w knajpie u Henka. Na 10:00 będę przy barze. Tylko przyjedź, zanim nabiję za duży rachunek. Okej, więc jedziemy, a raczej idziemy na wywiad. I gdybyśmy nie odebrali tego telefonu, co też nie jest takie oczywiste, nie? Bo nie dzwonił w końcu, to nie ta, tylko następna scena, która nastąpi, w ogóle by nie nastąpiła. Ej, szefie, odpalisz jaką monetkę? No, z taką aparycją raczej nie śmiem się nie zgodzić. Jasne, proszę. Nie chcę twojej jałmużny. Słucham? Ledwo starcza nam na czynsz. Może daruj sobie pisanie. Masz dzieci na utrzymaniu, znajdź sobie prawdziwą pracę. Nie możemy tak żyć. Sharon, co tu się dzieje? Zostawię cię, zabiorę dzieci i wyjadę. Proszę, nie rób tego, ta książka. To będzie coś, obiecuję. Potrzebuję tylko trochę czasu. Tego akurat nie masz. Zastanów się, co jest dla ciebie najważniejsze. Co ty mówisz? Nie chcę twojej śmierdzącej jałmużny. A może jednak ta scena się nie pojawi, a może się pojawi. Kurde, jakaś scena się na pewno pojawiała i ja zrobiłem dobrze, znaczy zrobiłem w sumie wszystko, żeby ją odblokować. Ale może dopiero po tej misji ona się pojawi. Okej, pamiętajmy, jak działa ta postać, nie? A, dobra. Znaczy nie w taki sposób, nie martwa. No kurde, męż. Musimy się najpierw wyżyć. No i... nie można tego aż tak... Niby trzeba się wyżyć, a z drugiej strony nie bardzo. Nie aż tak... No patrzcie! Jak ja to miałem zrobić? O, teraz będzie idealnie. Znaczy nie. Nie do końca. Chodź. No chodź. Co ja mam z tą zrobić? Kurde, to jest to, że ja bym... A dobra, nie będę się przejmować tym rozbrajaniem broni. Co pieprzne i tyle. Kurde, ze wszystkich stron oni mnie atakują. Tak, wypadałoby tam wejść, nie? Jakoś. No jak? W jaki sposób? No dalej, chodźcie. Nie mam czasu się z wami wszystkimi bawić. Niestety ty masz pistolet, to tak łatwo z tobą nie pójdzie. Dobra. Nie wyszło tak, jakbym chciał, bo jak widzicie, on w dalszym ciągu rozbraja tę broń. O. Ale łom mimo wszystko mogę zabrać, nie? Naprawdę nie wiem, co mi to miało dać. Dobra, dość. Enough. O, tutaj będę mógł to zrobić. Czy już mogę wziąć normalnie broń? No nie wiem, bo nie ma żadnej broni palnej. Bo całą broń rozbroiłem. Okej, został jeden typ. No! Widzieliście to? To trzeba mieć naprawdę nie farta już. Tak jak ja. No i trafił mnie. Halo, halo. Proszę pana.
Dobra, na tobie się możemy wyżyć, jak nikt nie widzi. Nie musisz się martwić tą buźką, nie jest już potrzebna do niczego. No, chodź. Chodź. Dalej. Chodź tutaj. O, dobra, udało się. I to ja rozumiem, teraz można grać. No. Możemy iść dalej. A gdzie to... Gdzie to jest wyjście? Dobra. Dobra, strzałko, dziękuję. Czy oni mnie widzą przez to? Chyba nie widzą mnie przez to. Ale przez tamto mnie już z kolei widzą. Czasami człowiek się zastanawia nad tą perspektywą w tej grze. Z kolei przez te żółte coś, to żółte proste coś, na pewno mnie nie widzą, bo to dobrze pamiętam. No kto? Kto? Gdzie? Skąd? Jak? Ile? Dlaczego? I jeszcze parę innych pytań. No dobrze. Jest całkiem zabawnie. Ale nie o to w tym chodzi, prawda? No i... Jak ja go miałem zauważyć? Zmieniam jednak zdanie, to czasami naprawdę jest wkurzające. Czasami człowiek chciałby przymknąć na to oko, ale cholera nie może. To jest zbyt oczywisty błąd. To jest zbyt duże utrudnienie czasami. No i chyba go nie trafiłem. Ale tutaj dwa naboje już mi tylko zostały. Dobrze. Chodź tutaj. I teraz tak. Ciebie, chłoptasiu pierwszego... No! Czemu ja to zrobiłem? Co mnie sprowokowało do tego, żeby to zrobić? Tutaj ktoś wychodzi tędy? Nie, nikogo nie widzę. Dziękuję za udostępnienie mi pistoletu. Wiem, że nie chciałeś za bardzo, ale cóż. Dobrze. O, nie chciałem akurat w tego strzelić, ale dobrze. Niech tak będzie. Weźmy Uzi. Lecimy dalej. Nie pamiętam, ile to jest dokładnie poziom. A, dobra, pamiętam go. To jest taki niby boss, pseudo-boss. I teraz tak, co ten koleś potrafi? On, nie pamiętam, czy z nami walczy, ale jak nas widzi, to nawala łomem w ścianę i zwołuje wszystkich, którzy, no, żeby nam po prostu dokopali do dupy, nie? He, he, he. Od teraz to nasza dzielnica, chłopcy. Zróbmy tu porządek. No nie, nie chciałem strzelać. Dlatego ja bym proponował zabicie go w pierwszej kolejności, żebyś tak nie panoszył. Co ciekawe, nawet go nie możemy... nawet go nie możemy zaznaczyć, że chcemy w niego strzelić, nie? Cześć? No, kurde! Dobra, czyli już wiem, że tam jest dwóch. O, nawet trzech! Nie ma takiego... atakowania mnie. Zastrzeliłem go? Chyba tak. No to ta wasza... Znaczy w sumie to jest wasza dzielnica, nie? To jest... Tak powiedzmy cmentarz, na którym leżycie. I wszystko jest fajnie, pięknie. Dobra, mogę się schować za tą ścianką. Jeszcze ty. Czy ty palisz szluga? Palisz szluga, czyli będziesz miał broń. Dobrze. Okej. Okay. Będzie ta dodatkowa scena? Jest ta dodatkowa scena.
I okej, i musimy podejść do tego typa, który bardzo znajomo wygląda. Wygląda jakby, taki biker. Przepraszam, to pan zostawił mi wiadomość na sekretarce. Podobno ma pan dla mnie informację. No, biker ma niby ten sam kolor włosów, a jakiś taki bardziej pocharatany. Czyżby to był biker po tej walce z jacketem? A może i nie? Trudno stwierdzić, czy to jest on, ale tutaj wygląda podobnie. Ty jesteś tym pisarzem, co? Przyniosłeś kasę? Tak, 200. Co dla mnie masz? Dobra, to tak. To było ze 2 lata temu. Przez jakiś czas nie było mnie w mieście. Straciłem na chubę czasu. Tak czy siak. Byłem tam, rozumiesz? Ruscy. Kilku sam zabiłem. Na wojnie? Jakiej kurwa wojnie? Nie. Tutaj w Miami. No wiesz, zanim ruszyłem na pustynię, młody byłem. Wierzyć się nie chcę, że to tylko 2 lata. Czuję się bardzo dużo starszy. Ruscy, chyba gangsterzy. Zabiłem kilku. Zapisałem się do takiego klubu patriotów czy coś. Zaczęli do mnie wyzwaniać, mówić dziwne rzeczy. Dzwonić? No przecież mówię, słuchasz mnie? Chyba dzwonili też do innych. W końcu miałem dość. Próbowałem się dowiedzieć, kto do mnie dzwonił. Wydaje mi się, że to była jakaś grubsza sprawa. Więc zwiałem z miasta, zaszyłem się na pustyni. Myślisz, że to był jakiś spisek? Nie, kurwa, żaden spisek. To była akcja na serio. Tak czy siak, właśnie na pustyni go poznałem. Nigdy się niczego nie bałem, ale on przyprawiał mi o gęsią skórkę. Wtedy mi się odechciało, straciłem wolę walki. Jak myślisz, kto do ciebie dzwonił? Pojęcia nie mam. To co, będzie ta kasa czy nie? Napić się trzeba. Chyba dość już wypiłeś. Jeśli nie dasz mi czegoś więcej, to nie mogę ci zapłacić. Nie jestem dość wylewny, tak? Wal się nad ryj, koleś. Ja tu ryzykuję życie, mówię co wiem, a ten nie chce płacić. Spieprzaj mi stąd. Skończona gadka. Dobra, dobra, idę już. A patrzcie, kto tu nas zaszczycił swoją obecnością. Któż to tutaj jest? Tak jakby znajomy twarz. A ktoż tutaj jest? Patrzcie, jest i nawet pan Wunsz. Jest też pan nie, to jest pan aktor? Chyba pan aktor. Jest pan Baird. I jest... ktoś, kogo nie poznaje. A czyżby to był Pardo? Tak, to są... Wydaje się, że są tutaj wszyscy. No, no prawie wszyscy, no. Dobrze. No to tyle. No tak, musimy przewinąć, nie może być chronologicznie. Musimy trochę namieszać. Zresztą, to też nie ta akcja też nie następowała po sobie, nie? Tak sobie myślę... No, o czym? Jak wrócę do domu, to chyba otworzę bar. No, pić to lubisz. Ej, poważnie mówię. Co, zły pomysł? Kiedyś to biłem za barem. A ty co zrobisz, jak wrócisz do domu? Jestem nauczycielem, pamiętasz? Robota już na mnie czeka. Ale powiem ci, Barnes, że z tym barem trafiłeś w 10. Kto nie chciałby mieć takiego szefa? Socjopatę alkoholika. Ta, weź się pierdol, stary. A pan poruczniku, jakie plany? W sumie to nie wiem, bar brzmi nieźle. Cokolwiek, tylko nie bieganie z giwerą i strzelanie do ludzi. Może kupię jakiś mały sklepik czy coś w tym stylu. Postawię sobie na ladzie telewizorek i tak będę siedział całymi dniami. Chyba nieźle pan to sobie przemyślał. Staram się za dużo nie myśleć. Nic nigdy nie idzie zgodnie z planem. Dobra, pójdę sprawdzić co z pułkownikiem. Mieliśmy ruszać o świcie, mamy godzinę obsuwy. Dobrze, myślę, że na dzisiaj możemy zakończyć. Pójdziemy sobie do... pójdziemy sobie tam później. A póki co się z wami żegnam, no i do następnego.